wszystkich kolegów hodowców. Dzisiaj z wizytą jestem u pana Henryka. Pan Henryk powiedział: Staszek, wjechałbyś, bo chciałbym zaprezentować kilka ciekawych gołąbków. Miałem te gołąbki w ręku, także oddam głos dla pana. Przede wszystkim chciałbym przywitać wszystkie hodowczynie i hodowców. Tak jak obiecywaliśmy, że będziemy dalej kręcili filmiki. W poprzednim filmiku dużo tam czasu poświęciliśmy wosom, a dzisiaj troszeczkę powiemy o innych gołąbkach. I tak na samym początku może weźmiemy tutaj samiczkę. Pokażę samiczkę. I tak, samiczka się wywodzi z Kopmanów i Herboca Piccadilly. Tylko to jest tak, Piccadilly był ze swoją wnuczką z Imredu i dopiero było łączenie na Kopmana. I samiczka, no może troszeczkę powiemy o tych gołąbkach, gdzie są w Polsce. Tam u pana Stefańskiego w Ciechanowie. Z tych gołąbków był wspaniały też lotnik. W rejonie, w okręgu wygrywał gołąbek. A w tamtym roku tu u kolegi naszego Rysia Matuszka był gołąbeczek, który po 4 lotach był najlepszym lotnikiem oddziału po tej samiczce. O, to tak pokrótce. A to jest druga kopmanka, to czyściutka z jednej strony i z drugiej strony samiczka. To są samczyki przeznaczone do sprzedaży i to jest samczyk z Ripleya. To jest tak, tu on wygląda. Tak. Tu może pokażemy właśnie, no tak, tu jest wnuk i wnuczka Ripleya. Oryginalne brane były gołąbki od Peter Merwe. Wnuk i wnuczka. I sobie jeszcze na ten drugi. Dobrze. A tu może pokażemy też do tych Kopmanów, bo tu będzie... Tu jest ten hodowca Beverdam. To jest. I tu jest. To jest ten słynny Piccadilly. Gołąbek, który na 9 wkładań. 6 razy pierwszy, 2 razy drugi, raz trzeci. A tu jest wnuczka jego. O samiczce Klamper, rodowody trzęsącą ręką Jansena. Tu jest Klamper, tu jest. I tu jest ta 523 Klamper. Klamper i tu ona jest 523, ta samiczka. Tutaj. O, i tu są te dwa szerodowody. To już jest Fineke 5000, ale to takie po prostu imbre troszeczkę. Taki
werwot na werwocik. No, także samczyk. Tak, to mamy to. A teraz troszeczkę, teraz powiemy coś o Mustangu, ale może tak, pokażemy. Tu mam dwa młódeczki już tegoroczne. To są z Mustanga. To są. Ale partnerką jego jest samiczka, która się wywodzi z trzech olimpijczyków. To jest Drapa, Trzaska i Ziaja. Także tej dobroci jest dużo. Tylko zobaczymy, czy to się przełoży na sukcesy. Także jeden jest i teraz pokażemy drugiego. Mustangi. A. Chyba każdy wie i zna Dominika Palarskiego, który bardzo pięknie leci. I on leciał tymi szelensami. Zawsze się zastanawiałem i wybierałem się kilka razy do niego, żeby zobaczyć, co to za szelensy, skąd on je ma i co okazuje się. Szelensy ma od Van Cauterplaes. To znaczy tak. I teraz ja bym chciał powiedzieć o tych swoich szelensach. To znaczy tak. Ja mam szelensy też właśnie od tego samego hodowcy Van Cauterplaes. I mam tak. Trzy wnuki Nationala jego. Jeden i biberkę. I teraz chciałbym tu tak. Tu jest taka ocena tych gołąbków. Ocena kilku par na wagę złota. I tu jest tak. Pary tych gołąbków. I tu jest tak. Para. Belg 91 i numer. I teraz weźmiemy rodowody moje. I tak. Tu jest numer Belg. 60-89-899. 60-89-899. Tak. I samiczka. 20... 42-149. Tak. A nie, to jest ten gołąbek, który jest u mnie był. A tu jest tak. 60-89-634. 60-89-634. Także te gołąbki moje wywodzą się z hodowli Van Cauterplaes i są to gołębie z jego najlepszych gołębi. To są złote jego pary. I tak zawsze myślałem właśnie o tym Dominiku Palarskim. Tak wspaniale leci, a mówię, a u mnie są te same gołąbki, co nie? Z tych gołąbków. Także dziękujemy pięknie za oglądalność i za wszystkie telefony. To znaczy, może na koniec jeszcze powiem, na następny raz się przygotuję bardziej, bo tak zawsze sobie obiecuję, przygotuję troszkę materiału, coś powiem więcej może, ale to tak szybko, szybko gdzieś człowiek ciągle jest zaganiany i przy następnym filmiku troszeczkę więcej powiemy, więcej może pokażemy i ten, no to i na tyle.
co mam do przekazania dzisiaj.